Bez szumnych haseł i reklamy państwo Elżbieta i Tadeusz Kaczyńscy od ponad dekady pomagają rodakom ze wschodu. Najpierw sami, a z czasem wspierani przez legionowian, o równie wielkich sercach. Zaczęło się od wizyty w polskiej szkole na Ukrainie. My od wielu lat, ale to robiliśmy w granicach własnej rodziny, znajomych i przyjaciół. Natomiast od 3 lat, kiedy prowadzę wspólnotę przy parafii świętego Jana Kantego w Legionowie, rodziny pielgrzymkowo, to żeśmy to troszeczkę poszli szerzej, żeby też zobrazować i też uczyć po prostu tutaj dla naszych mieszkańców, dla naszej młodzieży też, bo nikt tego nie robił paczki dla kresu w Legionowie. W ubiegłym roku o wsparcie zwróciły się do Urzędu Miasta, parafia oraz hospicjum z Wilna. Część wysłanych wtedy na Litwę darów trafiła do rejonu Trockiego. Dziękując za pomoc, dyrektor tamtejszego gimnazjum poprosiła o więcej. W reakcji na apel ratusz uruchomił wolontariuszy z legionowskich szkół, a państwo kaczyńscy zajęli się koordynacją akcji. Mamy konkretne rodziny z wiekiem, ze wzrostem, z potrzebami, czy to pościel, czy łóżko. Bierzemy też i meble, które żeśmy potrafili zgromadzić też, bo tam są naprawdę takie potrzeby. Inaczej pakujemy paczki dla rodziny, która jest trzyosobowa, inaczej gdzie jest 8 dzieci i 2 rodziców. Wtedy trzeba dać inny proszek do prania, więcej tego oleju czy mąki. Dla dzieci indywidualnie też robimy paczki wśród znajomych, rozebrali kartki, przywożą paczki indywidualnie dla dzieci, bo chociaż niech dostanie to czapkę nowo to dziecko, są słodycze też. Także kto jakie tam miał pomysły, czy nawet nowe buty, to zrobił i taką indywidualną paczkę przywoził. Beneficjentami tegorocznej zbiórki będzie 15 polskich rodzin, Stroków i okolic. Dary trafią w sumie do ponad 100 osób. Każda paczka bez trudu powinna znaleźć swojego adresata. I tu w takim kartonie jest wszystko. Są ubrania, bo to jest wyszczególnione, co dziecko, ile ma lat, jakie ubranie potrzebuje, jakie buty i tak dalej, nie? I w związku z tym tu jest wszystko. Dodatkowo jeszcze prezenty, są jakieś tam czekoladki, jakieś tam bombonierki. Tak duży dobroczynny plon nie byłby możliwy bez aktywności wielu osób i organizacji. Darami dla rodaków ze wschodu zajmują się m.in. Caritas, PCK i lokalny Związek Kombatantów, ale też całe społeczności legionowskich placówek oświatowych. Nasza młodzież na każdą akcję reaguje bardzo chętnie. Mamy wspaniałych rodziców w szkole, nauczycieli. I tym razem w ciągu miesiąca udało nam się zebrać naprawdę bardzo dużo darów. Ta trójka młodych ludzi, która tu z nami jest, pakowała to wszystko, segregowała. To właściwie głównie dzięki nim zostało to tak ładnie ogarnięte. Stwierdziliśmy, że warto pomóc komuś, żeby komuś było miło, a nie tylko nam, więc postanowiliśmy sami zgłosić się do tego i pomóc po prostu komuś, bo chcieliśmy, a nie musieliśmy. Jeżeli my chcemy pomóc, to mamy taką fajną satysfakcję, takie fajne uczucie, że komuś pomogłem, jakby jestem już level wyżej. No i może kiedyś mi będzie potrzebna pomoc i wierzę, że jeżeli ja komuś dam, no to do mnie wróci. Być może podobnie myślą też mieszkańcy miasta, którzy chętnie dzielą się tym, co mają. Ludzie reagowali chyba pozytywnie, bo aktywnie się włączali, bo przynosili różne dary, rzeczy, no różne były rzeczy, no na przykład poczynając od cukru, mąki, kaszy, chleba do ubrań. No też były niektóre nowe rzeczy, na przykład czapki ludzie kupywali, też nowe spodnie się zdarzały, pościele całe, poszewki. Pozytywna reakcja ludzi sprawia, że młodzież jeszcze bardziej nakręca się na wolontariat i chce działać dla innych, kiedy to tylko możliwe. Co do akcji zainicjowanej przez państwa Kaczyńskich, nieprzypadkowo zaczynają zbiórkę w styczniu. Wtedy po prostu najłatwiej o rzeczy, których w domach pod choinką znalazło się za dużo. Ale jak mówią, dla polskich rodzin na wschodzie równie cenny jak zawartość paczek jest sam fakt, że ktoś w ojczyźnie przodków o nich pamięta. Jesteśmy w ogóle im dłużni tego, że dalej te dzieci utrzymują to tradycję naszą po prostu. To historia im narysowała te granice, nie oni sobie. I zawsze uczulam też, że nie mówcie, że oni są Litwinami czy coś. Nie, oni są Wilniukami, oni są Polakami. Tylko wiadomo w innym kraju. Dzieci też się uczą nasze, nasza młodzież, która zbiera. Kiedy słowo kresy dla nich już nie są obce. Wiedzą, co to jest. Róbmy takie spotkania, takie wymiany z tymi dziećmi. Wtedy jest ta wdzięczność, bo oni walczą o te szkoły. Walczą o szkoły po to, żeby o język walczyli, o historię też Polski. Załadowany po brzegi samochód z darami wyruszył z Legionowa w czwartek rano. Tak więc najbliższy weekend Polakom z okolic Stroków zapowiada się wyjątkowo udany.